18 października wspominamy świętego Monona, męczennika. Monon urodził się w roku 600 w zamożnej szlacheckiej rodzinie irlandzkiej. Gdy był młodym człowiekiem, ukazał mu się anioł i oznajmił mu, by podjął życie pustelnicze w lasach ardeńskich na terenie dzisiejszej Belgii. Postanowił spełnić polecenie dane mu od Boga za pośrednictwem anioła, lecz najpierw udał się do Rzymu z prośbą o błogosławieństwo i w celu odwiedzenia grobów świętego Piotra i Pawła. W swojej drodze Monon spotkał i zaprzyjaźnił się z biskupem miasta Liège, Janem, a w drodze powrotnej z Rzymu przez pewien czas zatrzymał się u niego. Ostatecznie udał się do lasu w okolicy miasta Nsań i tam zbudował sobie pustelnię. Choć było to odludzie, jego przybycie zauważyli okoliczni mieszkańcy, a jego pobożność wkrótce przyciągnęła wielu wiernych do Nsań. Jednakże z czasem fakt, że ludzie nieustannie pielgrzymowali do niego czy to po radę, czy na wspólną modlitwę, nie spodobał się okolicznym przestępcom. Wkrótce Monon zginął z ich rąk przez ukamienowanie w 645 roku. Monon szczególnie jest czczony w okolicach Ardens. Jest patronem hodowców bydła i trzody, a na swoich wizerunkach często jest przedstawiany w towarzystwie krowy. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Monon aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.